Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. A dzisiaj będzie nieco odmiany, ponieważ chcę poświęcić te kilkanaście minut naszego porannego czasu na takie krótkie przesłanie do ludzi, którzy są w służbie. To trudny czas dla osób, które podjęły się tego trudu pracy na niwie pańskiej. Trudny czas nie tylko z uwagi na okoliczności, które dzisiaj nam towarzyszą, ale także ze względu na to, iż ludzie stali się niezwykle strachliwi, lękliwi. Jest naprawdę czasami ciężko porozumieć się z nimi w najprostszych sprawach. Drodzy bracia, ale też siostry, nie zapominajmy, że też w służbie są kobiety. 32 lata jestem pastorem. Przeżyłem różne historie. Wiele razy zdarzało się, że osoby, na które postawiłem, którym poświęciłem czas, uwagę, można powiedzieć, że w jakiś sposób też zaangażowałem się w przyjaźnie, po prostu rzucały wszystko i odchodziły. No, czasami to odejście było dosyć niegrzeczne, bym powiedział. O, to tak elegancko. I wydawało się, że po prostu ta praca była bez sensu, na marne. Ja wiem, że wielu z was coś takiego przeżywa. Czasami rozmawiamy, czasami słyszę tylko słowa pełne bólu. I trudno pocieszyć takiego człowieka. No cóż, słowa tutaj niczego nie zmieniają. Ale jeżeli pozwolicie, to chciałbym się podzielić z wami kilkoma myślami, które wypływają wprost z nauki Słowa Bożego. Po pierwsze, jaka jest twoja społeczność z Bogiem? Bo bez tego, bez oczywiście bliskiej, intymnej, głębokiej społeczności z Bogiem, żadna służba nie będzie miała sensu, będzie źle wykonywana, nie będzie przynosiła żadnej satysfakcji, będzie bólem i cierpieniem nieustannym, a może się na końcu okazać, że Bóg jej w ogóle nie chciał. Ponieważ bez bliskiej społeczności z Bogiem po prostu nie wiesz, co Bóg mówi do ciebie. Nie wiesz, jakie kieruje do ciebie słowo. Więc jeżeli przeżywasz jakiś trudniejszy moment w swojej służbie, zacznij od prostego pytania. Jaka jest moja społeczność z Bogiem? I jeśli mogę cię prosić, nie oszukuj się. Mów prawdę, myśl prawdę i stawaj w prawdzie przed Bogiem. Jeśli od dawna nie słyszysz Bożego głosu, jeśli od dawna nie odczuwasz w takim duchowym wymiarze, nie mówię o uczuciach, w takim duchowym wymiarze Bożego prowadzenia, jeżeli czytanie Bożego Słowa to jest po prostu męka, z której nic nie wynika, to oznacza, że jest jakiś problem, który musi być rozwiązany. W przeciwnym wypadku nie tylko twoja służba, ale twoje duchowe życie może legnąć w kompletnej ruinie. Tak więc badaj swoje serce, przyjrzyj się temu, co robisz,
Pytaj Boga, co Bóg myśli o Twojej służbie, co Bóg myśli o społeczności z Tobą. Napraw to, co można naprawić, a co Bóg oczywiście wskazuje Ci jako konieczne do naprawy. Posłuch się Słowem Bożym, żeby zweryfikować wszystko, co podstawowe. I zobacz, czy rzeczywiście mówisz jak Słowo Boże, myślisz jak Słowo Boże, zachowujesz się jak Słowo Boże, wykonujesz swoją służbę tak, jak oczekuje tego Słowo Boże. Musisz mieć tego świadomość. Po drugie, nie bój się i zapytaj Boga, czy On chce Twojej służby. Zapytaj Boga, czy On chce takiej służby. Bo może robić coś, co chcesz robić, co przynosi Ci przyjemność, sprawia Ci swego rodzaju radość, ale jednocześnie nie ma owoców tego. I chodzisz zgorzkniały, bo chociaż cieszy Cię to, co robisz, to w głębi serca nie ma zadowolenia, nie ma pokoju, nie ma nadziei. Może trzeba zmienić rodzaj służby. Może Bóg chce, abyś robił to, czego nie chcesz akurat robić. No ale pytanie, czy służysz Bogu, czy sobie? To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jesteś na właściwym miejscu. Bez tej świadomości żadna służba nie jest w stanie się ostać. Nie może się ostać. Wreszcie, jeśli na dwa poprzednie pytania odpowiesz pozytywnie, czyli mam dobrą społeczność z Bogiem, jestem w służbie, w której Bóg mnie postawił, to postaw sobie trzecie pytanie. Czy jestem wierny w tym, co robię? To jest niezwykle ważne. Wielu pastorów i starszych, przełożonych zborów, i nie ma co się okłamywać, że tak nie jest, ma pragnienie, aby w tej służbie być docenionymi, zauważonymi. Wielu pastorów myśli o tym, żeby mieć duży zbór, bo wtedy to ja sam mam świadomość, że rzeczywiście ta moja służba przynosi jakiś rezultat. Ale pamiętajcie, że tego typu myślenie jest myśleniem według ciała. I to zabija wszelkie działania Ducha. Duch Święty nie jest zainteresowany, żeby budować moją i Twoją cielesność. On jest zainteresowany tym, żeby budować swoją chwałę. Więc czy jesteś wierny? Czy masz świadomość, komu służysz? Czy służysz bez względu na to, jakie są okoliczności? Czy głosisz kazania zarówno do piątki zebranych, jak i do setki zebranych? Znam pastorów, którzy do małych grup w ogóle nie będą głosili. Nie są zainteresowani. Obawiam się, że ich służba jest służbą ciała. I wcześniej czy później zbankrutują w tej służbie. Jeśli masz dar przewodzenia, to przewodzisz jednej, pięciu, stu, a nawet tysiącu osobom. Jeśli masz dar i namaszczenie do głoszenia słowa, to głosisz je jednej, pięciu i tysiącu, jeżeli Bóg pozwoli Ci na to. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli jesteście w służbie, to trzeba szukać zawsze, zawsze Bożej woli i zarówno swoją służbę, jak i Kościół, w którym Bóg nas postawił, stawiać na Słowie Bożym. To jest w dzisiejszych czasach niezwykle odważne i nadzwyczaj rewolucyjne, można powiedzieć.
Dlatego, że to może oznaczać, iż stracisz połowę zboru. Ludzie dzisiaj są tak zapatrzeni w zwiedzenia, tak zapatrzeni w miłą uchu Ewangelię, że nagły zwrot do Ewangelii, którą głosił Jezus Chrystus, może dla nich się okazać zabójczy. No i przed takimi dylematami stoi wielu pastorów. Niestety zdecydowana większość z nich wybiera rozmemłaną Ewangelię, która ani nikogo nie zbuduje, ani nikomu nie przyniesie życia, ale pastorowi daje pozorny spokój zboża. Do czasu oczywiście. Muszę powiedzieć, że jeżeli postawisz na, czy będziesz stawiał na Słowo Boże, to możesz stracić ludzi. Tak, tak się zdarzyło także i w moim życiu, i w naszym zborze. Twarde przynoszenie wszystkiego do światła sprawiło, że niektórzy uciekli w ciemność. Nie byli w stanie się skonfrontować z prawdą ani ze światłem. To nie zdarzyło się raz. Ale wiecie, co się stało? 1,5 roku temu Bóg oczyścił Kościół. Ludzie, którzy odchodzili, mówili, że Bóg im kazał odejść. A ja wtedy wcale tak nie myślałem. Ale dzisiaj wiem, że naprawdę Bóg im kazał odejść. To jest prawda. Ale od tego czasu Bóg zaczął pomnażać zarówno moją służbę, jak i zbór, w którym jestem. Nie ma tutaj ludziom, że tak powiem, lekko. Mówimy prawdę. Nazywam rzeczy po imieniu. Czasami boli. Zdarza się, że ktoś jednak zrezygnuje, bo okazuje się, że szuka czegoś innego. Dlatego nie bój się tracić ludzi. Nie bój się. To nie są twoi ludzie. To nie są moi ludzie. My sprawujemy tylko służbę, a właścicielem Kościoła jest Jezus Chrystus. Nie bój się tracić ludzi. Jeżeli możesz, jesteś w stanie, to błogosław ich i dziękuj Bogu zarówno za to, że miałeś możliwość pracowania z nimi, jak i za to, że odeszli. Błogosław ich w tym nowym miejscu, w którym są. Oni i tak mają problem, jeżeli odchodzą w buncie, ponieważ to za nimi pójdzie. Więc nie obciążaj ich dodatkowo jeszcze. Ale jednocześnie, jak masz serce skierowane do Chrystusa, ku Chrystusowi, na Chrystusa, to serce znajdzie szybko pocieszenie. Szybko zostanie ukojone i szybko zostanie podniesione i wzmocnione. Ponieważ służysz Chrystusowi i On jest zainteresowany twoją służbą bardziej niż ty. Ty byś wiele razy machnął ręką, wiele razy zrezygnowałbyś. Wiele razy jesteś oburzony na postępowanie ludzi. Wiele razy, jeśli masz żonę, mówisz do swojej żony, dość tego, powyżej dziurek w nosie. Często twoja żona mówi, skończmy z tym. Ale trwasz. A trwasz dlatego, że taki jesteś mocny? Nie. Trwasz dlatego, że Bóg cię postawił w tym miejscu i Bóg bardziej jest zainteresowany twoją służbą niż ty. Więc nie marnuj tego, co Bóg ci dał i nie rezygnuj z łaski, którą Bóg ci obdarował. Trzymaj, co masz, mówi Słowo Boże. Trzymaj, co masz. Jeżeli jesteś w służbie wierny, to pamiętaj, że odchodząc z tego świata, będziesz spełnionym człowiekiem. To spełnienie nie polega na tym, że twój zbór będzie wielki, że zbawionych będzie przez twoją służbę setki czy tysiące ludzi. Nie, nie na tym to polega.
Będziesz spełniony, ponieważ będziesz miał świadomość, że Bóg używał cię tak, jak chciał, że nie buntowałeś się przeciwko temu, co On czynił. Jest możliwe, żebyś odchodził z tego świata opuszczony i zapomniany, ale w niebie nikt nie zapomni i nikt nie opuści tego, który był wierny Chrystusowi. Pamiętaj o tym. Nie dbaj o to, co ten świat mówi, co ten świat powie. Nie dbaj o to, co ten świat ci zaproponuje, bo świat dzisiaj bije brawo, a jutro będzie cię krzyżował. Nie patrz na to. Nie szukaj poklasku. Trzymaj, co masz. Stój wiernie na Słowie Bożym. Nie daj się oszukać, nie daj się okłamać, nie daj się zwieść. Ludzie przychodzą i odchodzą. Ci, których Bóg przysyła, na ogół zostają. Trzeba z nimi pracować. Trzeba ich prowadzić. Zadbaj o to, żeby po tobie zostało co najmniej dwóch lepszych od ciebie. Zadbaj o to, bo to jest ważne. Kościół nie kończy się wraz z twoją śmiercią. Jeśli Bóg zechce zakończyć świat, to i tak nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia. Ale ani ty, ani ja nie znamy takiej daty. Patrzysz na ludzi i musisz wiedzieć, że przyjdzie też czas, gdy będziesz musiał ich zostawić. I musisz odejść z tego świata. Niech przynajmniej dwóch zostanie po tobie. Bo to się nazywa rozwój. Ja dziękuję Bogu, że dzisiaj mogę po sobie zostawić 10-15 tutaj w Bielsku. To wielka łaska. Nigdy bym się nie spodziewał, że Bóg właśnie takich ludzi mi postawi na drodze, że tacy ludzie będą w służbie, bo ci, których widziałem w służbie, już dawno wyfrunęli. A ci, którzy nie byli brani pod uwagę, dzisiaj okazali się filarami. Też się tego naucz. Trudno. Do błędów trzeba się przyznawać i trzeba wyciągać wnioski. To zawsze to fajnie się trochę pośmiać z siebie. Nie bądźmy aż tacy nadęci, aż tacy bardzo poważni. Ja tam lubię, jak ktoś mnie nazywa dresiarzem, foliarzem. Co mi się dzieje, jak ktoś mnie tak nazywa? Ja rozumiem, że ktoś nie akceptuje tego, co robię. Ale jeśli Bóg to akceptuje, to co mi do tego? Nie szukaj poklasku ludzi. Wiernie służ swojemu Bogu, a On ci wiernie odpłaci. Amen.